Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Zdrowa Rozmowa. Dzisiaj będziemy rozmawiać o rehabilitacji i fizjoterapii, ale będzie to bardzo niezwykły odcinek, ponieważ poprowadzę go ze swoim synem, który jest studentem właśnie fizjoterapii i rehabilitacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na trzecim roku. I tak sobie pomyślałam, że ponieważ dosyć często w domu, z racji tego, że Marcin studiuje właśnie ten kierunek, rozmawiamy na temat tego, nie wiem, jak stoję, jak siedzę. Czasami syn marudzi, że za dużo leżę na kanapie, zamiast siedzieć przy biurku. I pomyślałam sobie, że to jest naprawdę dobra okazja do tego, żeby porozmawiać właśnie o tym, w jaki sposób na co dzień się poruszamy, jak siedzimy, jak leżymy i generalnie o co chodzi z tym, że oddziały są dosłownie zatkane ludźmi, którzy mają różnego rodzaju problemy z układem ruchu. Chciałam z Tobą porozmawiać o tym, jak naprawdę ważne jest to, jaką mamy postawę, wykonując na przykład codzienne czynności, bo ja mam wrażenie, że to jest coś, co kompletnie zaniedbujemy. Dzień dobry Państwu. To jest bardzo szeroki temat, ale jakby zaczynając od tego wyjściowego pytania, czy to jest tak naprawdę istotne, i odpowiedź właściwie jest tylko jedna, jest to bardzo istotne, niezależnie od tego tak naprawdę jaką pracę wykonujemy albo czym się zajmujemy w swoim życiu, tak naprawdę to, w jaki sposób funkcjonujemy, bardzo mocno przekłada się na nasze zdrowie. Także zadając pytanie, czy wykonując pewne czynności w dany sposób powinniśmy się skupiać na tym, jak one wyglądają, odpowiedź zawsze będzie tak, ponieważ większość z nas nie przykłada się do tego, tak jak powiedziałaś, większość z nas nie myśli o tym, jak wykonać czynność, tylko o tym, żeby jak najszybciej ją wykonać, i przez co często może i osiągamy efekt zrobienia czegoś, ale nasz organizm bardzo cierpi. Powinniśmy zdecydowanie zwracać uwagę na to, w jaki sposób wykonujemy pewne czynności. No właśnie, bo na przykład to, w jakiej postawie stoję, zmywając naczynia. Niby to się wydaje, że to jest tylko, nie wiem, 5 czy 10 minut, ale czasami jednak przy tym zlewie stoimy tych minut 20 czy 30, prasujemy kolejne 30, odkurzamy kolejne 30. Są to takie drobne rzeczy, które można by było chyba jakoś usprawnić. Ja na przykład widziałam kiedyś taki filmik, na którym pani prasowała z podstawioną pod stop taką jakby deseczką, nie wiem, to chyba była książki jakieś sobie po prostu postawiła. Czy to rzeczywiście ma znaczenie? Tak, jest pewna grupa rzeczy, które możemy wykonywać w naszej pracy, która zdecydowanie jakby poprawia ergonomię naszej pracy. I generalnie są to raczej szczegóły, które naprawdę można w bardzo łatwy sposób zmienić i o których po pewnym czasie w ogóle nie myślimy, nie zwracamy na nie uwagi. I tak jak powiedziałaś, to podstawienie czegoś pod nogę przy okazji prasowania na przykład, czy zmywania jest jedną z tych rzeczy, ponieważ bardzo odciąża nas kręgosłup. Jest kilka takich prostych zasad, które naprawdę można zastosować, i generalnie jedną z ważniejszych jest to, że nasz kręgosłup bardzo nie lubi statyki. Czyli jeżeli przebywamy w jakiejś pozycji długo, to koniec końców będziemy odczuwać efekty tego. Także ważne jest to, żeby poruszać się. Tak, dokładnie, ale to już nawet nie chodzi o to, że siedząc, czy stojąc, czy leżąc, bo jak siedzimy, bo tak naprawdę często kojarzymy, że ktoś nas poprawia, że mamy siedzieć prosto, nie garbić się. Tak naprawdę to jest istotne, ale już sam fakt, jeśli będziemy siedzieć wyprostowani z idealną pozycją, łokcie zgięte do 90 stopni, pilnować się, to mimo wszystko po tej godzinie powinniśmy zmienić tą pozycję, ponieważ nieważne czy leżymy, stoimy, cokolwiek, nasz kręgosłup bardzo, bardzo nie lubi statyki. Ale to co? To znaczy, że jak siedzę, to powinnam po prostu co? Kręcić się, poprawiać, stawać, od czasu do czasu. Rozumiem, że chodzi o to, żeby po prostu nie być w jednej pozycji, nawet jeśli jest bardzo dobra, tak? Tak. Tak naprawdę nie wystarczy tam pokręcić się na siedzeniu trochę. Najlepiej by było, jeśli siedzimy, wstać, jeśli leżymy, usiąść, żeby te obciążenia w kręgosłupie trochę się zaczęły przenosić w inny sposób, ponieważ wystarczająco długo będąc w jednej pozycji, po prostu te obciążenia stają się już dla nas za duże i mogą skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami, takimi jak bóle kręgosłupa, zmęczenie mięśniowe, czy nawet wizualne efekty w długotrwałym efekcie, takie jak na przykład garb. Aczkolwiek jeśli chodzi o taką ergonomię pracy, to oczywiście ważne jest, żeby myśleć chwilowo, tak? Czyli zastanawiamy się na przykład, czemu nas bolą plecy przy długiej pracy przy komputerze, ale też powinniśmy myśleć długoterminowo, bo jednak dużo gorsze są tak naprawdę skutki te dalsze, których nie patrzymy, no bo każdy skupia się na chwili obecnej, tak. Mhm. No dobrze, ale czy jest coś takiego, no studiujesz fizjoterapię, jesteś na 3. roku, więc już kawałek tych studiów za tobą, sporo widziałeś. Czy możesz powiedzieć, nie wiem, czy jakieś takie są grzechy główne, na które powinniśmy zwracać uwagę? To jest właśnie ten siedzący tryb życia, czy jeszcze jest coś, co ty widzisz, jak pracujesz w szpitalu, na praktykach, z czym ludzie przychodzą? Oczywiście to, jakie problemy mamy, bardzo mocno zależy od tego, co wykonujemy w trakcie dnia, bo zupełnie inne problemy, na przykład w ergonomii pracy będzie miała osoba, która siedzi przy komputerze 10 godzin, a zupełnie inne będzie miał budowlaniec na przykład w trakcie swojej pracy 10 godzin przenoszenia czegoś, tak? Także to tak naprawdę jest dość indywidualne, aczkolwiek z takich ogólnych grzechów, no myślę, że wszyscy jesteśmy podporządkowani w tej chwili telefonom, komputerom i to bardzo mocno widać. Bardzo często pojawia się protrakcja barków, wysunięta broda do przodu, czyli takie ogólne zaokrąglenie pleców na górze, w okolicy szyi, no taki po prostu garb i to jest coś, co pojawia się coraz częściej i będzie się pojawiać, jakby co jest wynikiem naturalnej pozycji po prostu w trakcie patrzenia się na telefon. Patrzymy w dół, nie patrzymy przed siebie i potem tego skutki są. Mhm, ale to jest na przykład też problemy z kręgosłupem szyjnym? Musimy też patrzeć, tak jak wcześniej powiedziałem, na ergonomię całościowo, to tak samo na organizm powinniśmy patrzeć całościowo, bo jeśli pojawi nam się w obrębie kręgosłupa szyjnego problem, to ciało funkcjonuje jednak jako jednostka i problemy z szyi przeniosą się na odcinek piersiowy, z piersiowego na lędźwiowy, z lędźwi na miednicę, biodra i tak dalej, i tak dalej. Także nawet jeśli problem wizualnie istnieje na przykład w odcinku szyjnym, to odczuwać będziemy to często na przestrzeni całego ciała i musimy jakby zdawać sobie z tego sprawę, że to nie jest tylko właśnie problem, że boli mnie szyja, tylko że za te 2-3 lata zaraz będzie boleć nas odcinek lędźwiowy i kto wie co jeszcze. Ja rozmawiałam swego czasu z fizjoterapeutą, który mi tłumaczył, że podstawowym jak gdyby takim błędem naszym jest to, że generalnie jesteśmy zbyt często w pozycji zgięciowej, czyli takiej siedzącej, czyli jesteśmy zgięci i skurczeni. W związku z tym powinniśmy się odgiąć i rozciągnąć. Tak, generalnie pozycja zgięciowa przychodzi nam naturalnie bardziej i jest ona wygodniejsza. Jak się zastanowimy nad tym, jak funkcjonujemy, to dużo częściej wykorzystujemy w swoim życiu ruchy zgięciowe niż wyprostne. Także naturalnie bardziej przemęczone będą te mięśnie, które odpowiadają za zgięcia, a bardziej porozciągane te mięśnie od wyprostu. Także warto by jakby balansować to, zachować balans i tutaj te ruchy wyprostne też wykonywać. Ale co to są ruchy wyprostne? To ruchy znaczy wyprostne... co? Mam się położyć na przykład na gumowej piłce i leżeć? Znaczy rozumiem, że chodzi o to, że mam się odgiąć trochę do tyłu, tak? Tak, no tak naprawdę... Zanim powinniśmy się skupić na tym, jak ten ruch wygląda, tak jak powiedziałem wcześniej, powinniśmy się skupić na tym, żeby on był, tak? Przede wszystkim. Czyli skupić się na tym, żeby najpierw on był w ogóle, potem jeśli chodzi o to, jak ten ruch wygląda, no to mamy bardzo dużo różnych ćwiczeń rozciągających, czy pozycji ułożeniowych, jakichś z jogi na przykład, relaksacyjnych. To tak naprawdę nie musi być konkretnie ruch wyprostny, tak? To bardziej powinien być ruch, który pozwoli odprężyć się naszym mięśniom. Powinniśmy się zastanowić, jak pracuje nasze ciało. Tak jak powiedziałem, pewne mięśnie są bardziej przyciążone, inne bardziej rozluźnione i w ten sposób powinniśmy trochę nad tym myśleć, tak? Czyli znaleźć sobie odpowiednią pozycję. Tych pozycji jest mnóstwo w internecie. To już, no rozumiem, ale podaj jakiś przykład. No siedzę zgięta, czyli tak, rozciągnięte mam mięśnie pleców, a skurczone mam mięśnie brzucha, tak? Tak. I teraz chodzi o to, żeby zadziałać odwrotnie, czyli żebym rozciągnęła mięśnie brzucha i trochę ściągnęła mięśnie pleców, czyli na przykład takie, no rozumiem, że to nie chodzi o to, żeby nagle zacząć się wyginać do tyłu, bo sobie można zrobić krzywdę, tylko na przykład, no nie wiem, właśnie położyć się i porozciągać na jakiejś macie, albo właśnie położyć się na takiej wielkiej gumowej piłce i troszeczkę po prostu tą pozycję wyprostować. Oczywiście, że tak. No, przykład piłki jest dobry. Generalnie piłki gimnastyczne są dobre, żeby na nich siedzieć, żeby się na nich rozciągać, ale tak naprawdę nie musimy nawet szukać po jakichś sprzętach. Często my sami wykonujemy te ruchy naturalnie. Czyli na przykład jak się przeciągam, tak? I dokładnie. Tak na przykład ściągam barki do tyłu, to już właśnie jest ten ruch. Każdy z nas siedząc kilka godzin przy komputerze, potem pierwsze co wstanie, to złapie się za biodra i wypnie brzuch do przodu i będzie czuł przyjemne rozciąganie. To jest jakby naturalny ruch i to jest właśnie ruch wyprostny, w zupełnie drugą stronę, tak? Staramy się zrobić wyprost tułowia, więc to są ruchy, naprawdę nie trzeba czasem dużo kombinować. Trzeba po prostu czasem nawet instynktownie wykonać pewne czynności, które odciążają ten kręgosłup, tak? I przykład właśnie tego rozciągania na piłce, czy wstania i przyciągnięcia się, czy właśnie położenia się na macie i zrobienia jakiejś pozycji relaksacyjnej, to wszystko są bardzo proste rzeczy, które można zrobić w przeciągu 15 sekund, a mają bardzo, bardzo duży wpływ. Sporo jest takich doniesień naukowych, które pokazują, że nie tylko i wyłącznie liczy się ta aktywność taka sensu stricte treningowa, czyli 3 razy w tygodniu na przykład, czy 4 razy w tygodniu ćwiczę godzinę powiedzmy i to jest ważne, żeby taki trening był. Natomiast, że bardzo ważne jest tak zwane krzątanie się, kręcenie się, no nie wiem jak to inaczej określić, takie po prostu tupanie, no chodzenie, taka aktywność, że człowiek chodzi, że z pokoju do pokoju, że chodzi po schodach, a nie jeździ windą. No takie drobne rzeczy. Czy w związku z tym ta nasza taka właśnie aktywność typu, że wstanę i nie wiem, przez 5 minut się porozciągam. No rozumiem, że to ma znaczenie, prawda? W ciągu dnia. Tak, jak najbardziej. No to jest cały czas wracanie do tego wyjściowego punktu, tak? Czyli do tej statyki kręgosłupa. To wszystkie te czynności małe powodują, że odciążamy nasz kręgosłup, że te obciążenia się rozkładają w zupełnie inny sposób, ponieważ często wystarczy nawet lekka rotacja w tułowiu, żeby jakby inaczej nasz kręgosłup funkcjonował, więc to, że my na przykład po godzinie stania stwierdzimy, że przejdziemy się z pokoju do pokoju, nalać sobie szklankę wody, to już naprawdę ma wpływ. I trzeba pamiętać o tym, że to są często drobne czynniki, które się na siebie nakładają. Tak samo przy na przykład siedzeniu 5 godzin dziennie. Jeśli jednorazowo posiedzimy 5 godzin przy komputerze bez rozciągania się, no to pewnie bolą nas plecy za dzień, za dwa już przestaną. Tak? Nie, to już wieczorem bolą. No właśnie, ale jeśli będziemy robić to codziennie przez 2 lata, 3 lata, ile tam lat ktoś sobie wymyśli, no to skutki będą też długotrwałe, a nie chwilowe. Dlatego to bardzo chodzi o szczegóły. Dlatego tak samo, jeśli będziemy dodawać te drobne rzeczy, które mogą się wydawać no, znikome na przestrzeni dnia, ale będziemy je robić długotrwale, no to tak samo będą dawać długotrwały efekt, tylko że w pozytywny sposób, tak? I to jest bardzo ważne, bo te rzeczy nam wchodzą w nawyk. My już potem nie myślimy o tym, my po prostu je wykonujemy. Także można się skupiać na tym przez pierwsze 2 tygodnie, ale potem gwarantuję, że one po prostu będą siedziały, nawet nie będziemy myśleć o tym. Jak bolą mnie plecy, to mam ćwiczyć brzuch. Dlaczego? No właśnie to wynika z tego, że jeśli mamy słabe mięśnie brzucha, to często powstają tak zwane pozycje kompensacyjne. Kompensacje w naszym ciele to jest dość standardowa rzecz, ponieważ nikt z nas praktycznie nie funkcjonuje idealnie. No i jeśli pojawia się coś negatywnego w naszym organizmie, i nieważne czy to jest wada postawy, czy źle funkcjonująca śledziona, czy cokolwiek, bo to może być w jakimkolwiek aparacie, to nasz organizm próbuje sobie znaleźć sposoby, które pozwolą mu zwalczyć ten problem, nie naprawiając go, bo nie zawsze jest to możliwe. I przykładem tego jest właśnie kompensacja w naszym ciele, czyli w wadach postawy. Jak mamy słaby brzuch i zaczynamy pochylać się do przodu, garbić, zginać, to oczywiście nikt nie będzie chodzić złożony w pół jak scyzoryk cały dzień, tylko inne mięśnie będą musieć zapracować, żeby móc tą wadę naprawić. No i które mięśnie będą nam pracowały, kiedy my się zginamy bardzo mocno, bo mamy słabe mięśnie brzucha? No, będą pracowały nam mięśnie odpowiadające za wyprost, czyli mięśnie przykręgosłupowe, prostownik grzbietu na przykład. No więc jeśli on będzie musiał cały czas trzymać mięśnie i odpowiadać za to, co powinny robić mięśnie brzucha, no to koniec końców zaczną nas boleć, bo będą mocno przyciążone i będą pracować bardzo silnie. Taki gorset mięśniowy, bo to się tak ładnie nazywa, przynajmniej tak to nazywają fizjoterapeuci. Ten gorset mięśniowy jest bardzo, bardzo ważny, bo on po prostu gwarantuje nam właśnie utrzymanie tej prawidłowej postawy i powinniśmy o niego dbać, czyli te właśnie mięśnie brzucha, mięśnie pleców, mięśnie rąk też, bo to też nie jest wcale tak, że możemy po prostu ręce zupełnie zaniedbać i warto nad tym wzmocnieniem gorsetu mięśniowego się zastanowić. Poważnie. Ja chciałam jeszcze, Marcin, jednak cię będę nękać, no muszę cię ponękać, wrócić jednak do tych codziennych czynności. No bo dobrze, powiedziałeś mi o tym, żeby podstawiać pod nogę coś stojąc i zmywając, ale taka ergonomia codziennego życia. Możesz jeszcze podać jakieś inne przykłady? Tak, jak najbardziej. Jedną z takich rzeczy, o których ludzie nie myślą, też często się wykonuje, to jest dźwiganie pewnych rzeczy. Większość ludzi dźwiga w bardzo zły sposób. Każdy z nas musi coś dźwignąć. Nieważne, czy to jest wielki worek na budowie, a nieważne, czy to jest torba z zakupami. Każdy z nas czasem coś musi przenieść. I generalnie raczej nie przestrzegamy zasad tego, w jaki sposób powinniśmy to robić. Już wyjściowo zaczynając od tego, że po przebudzeniu rano nie powinniśmy przez 3 godziny dźwigać od przebudzenia. Dlaczego? Dlatego, że mamy zwiększone ciśnienie hydrostatyczne krążków międzykręgowych rano i podczas wykonywania dźwigań czy podnoszeń to ciśnienie się gwałtownie zwiększa i ryzykujemy wtedy urazy kręgosłupa, jakieś późniejsze dyskopatie, jakieś urazy krążków, co nie jest przyjemne i często wymaga jakichś interwencji chirurgicznych i to jest coś, o czym ludzie nie wiedzą, a powinniśmy przestrzegać takiej zasady. Tak? No dobrze, ale rozumiem, że tam jakieś drobne rzeczy mogę przenieść, tylko chodzi o to, żebym na przykład kartonów z książkami nie nosiła godzinę po wstaniu. Oczywiście, że tak. Mówi się o tym, że generalnie nie ma czegoś takiego, że dźwiganie jest złe, bo się mówi o tym, że dźwiganie jest złe. Nie, dźwiganie nie jest złe. Każdy z nas musi wykonać tą czynność czasami, tylko jak ją wykonamy. Bardzo ważne jest to, żeby używać naszego całego ciała, bo ludzie mają tendencję do dźwigania z rąk tylko i wyłącznie. Jakby powinniśmy starać się schodzić nisko na nogach przy dźwiganiu rzeczy, używać pleców, używać nóg, używać rąk. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest praca na krótkich dźwigniach, tak zwanych. Żeby powiedzieć to bardziej ludzkimi słowami, no to każdy z nas może wyprostować swoją rękę, wziąć coś do ręki w miarę ciężkiego, jakiś ciężarek, worek właśnie z zakupami, siatkę i spróbować ją podnieść, a następnie zgiąć tą rękę tak, żeby łokieć przylegał do naszego tułowia i znowu podnieść. I zobaczymy, jaka jest duża różnica, jak dużo mniej siły trzeba użyć. I to jest właśnie krótka dźwignia. I powinniśmy starać się pracować jak najwięcej na takich krótkich dźwigniach. Ale to znaczy co? To znaczy, że mam torbę nie podnosić tak po prostu na wyprostowanej ręce, tylko podnieść tą torbę i zgiąć rękę i przyciągnąć do siebie? Powinniśmy się starać, żeby rzecz, którą dźwigamy, powinna być jak najbliżej nas. I wtedy powinniśmy... Ciekawe. I to jest właśnie jakby skracanie tej dźwigni. Dźwignia to jest jakby odległość nas od jakiejś rzeczy i im dalej ta rzecz jest od nas, tym trudniej będzie nam ją podnieść, ponieważ jak wykorzystujemy długą dźwignię, to wykorzystujemy bardziej siłę naszej ręki niż całego ciała, tak? Bo jak się na tym zastanowimy, chcemy coś podnieść, to jest blisko nas, to automatycznie użyjemy całego naszego ciała i te obciążenia się rozłożą i nie będziemy czuć takiego przeciążenia. Także to jest bardzo istotne. To jest kolejna taka rzecz, którą spokojnie każdy z nas może stosować. A z takiej ergonomii jeszcze codziennej powinniśmy zastanowić się nad pewnymi rzeczami, nad którymi już w ogóle nikt nie myśli bardzo często, ponieważ mamy, że tak powiem, pewne elementy w ergonomii, tak zwane elementy miękkie i twarde. I te elementy miękkie i twarde to tak naprawdę dotyczą jakby planowania i wystroju samego miejsca pracy, tak? Bo mówiąc o ergonomii nie mówimy tylko o tym, co my wykonujemy, ale też w jakim otoczeniu to wykonujemy. I do takich miękkich elementów to się mogą zaliczać nawet kolory ścian, tak naprawdę bardzo drobne, szczegółowe rzeczy, które oczywiście stawiamy później niż to, czy podnosimy z rąk, czy stoimy 5 godzin w jednej pozycji, ale one też jakby są istotne. Każdy, kto pracuje przy komputerze, powinien zwrócić uwagę na kilka rzeczy, na przykład czy jego odległość od monitora do jego oczu to jest około pół metra, czy nadgarstki i przedramiona powinny spoczywać spokojnie na biurku, czy łokcie są zgięte do 90 stopni, czy monitor jest na wysokości oczu, czy nasze krzesło, na którym siedzimy, wspiera odpowiednio nasze lędźwia, czy nie jesteśmy zbytnio wyprostowani, czy zgięci, nawet to, czy jest odpowiednio dobre naświetlenie. To są wszystkie drobne szczegóły, o których wcześniej mówiliśmy, szczególiki, ale które nawarstwiając się na siebie nawzajem dają ogólnościowy duży efekt. No, dla mnie na przykład ważne jest bardzo, jak zmywam naczynia, po której stronie postawię sobie ociekaczkę do naczyń. Bo już próbowałam, po prawej stronie mi przeszkadza, w związku z tym po lewej jest mi dużo wygodniej. To są takie rzeczy, o których rzeczywiście się nie myśli, ale no zastanówmy się, jak na przykład jest źle i znajdziemy się w czyjejś kuchni, tak? Jesteśmy do tego nieprzyzwyczajeni i jak się po niej plączamy i jak jest nam niewygodnie. Więc rozumiem to doskonale, że to może mieć znaczenie. Ale też zastanawiam się, czy na przykład w wieku średnim warto jeszcze walczyć o coś. No bo sporo osób zaniedbało, tak, siebie i no nie jest ani specjalnie aktywnych fizycznie i właśnie ma różnego rodzaju problemy z układem ruchu. I spotykam się dosyć często z takim stwierdzeniem, że w zasadzie to już nie warto nic specjalnie z tym robić. Co najwyżej właśnie niech mnie tam rehabilitant czy fizjoterapeuta ponastawia. Tylko że cały problem polega na tym, że to jest ponastawianie i później ci fizjoterapeuci się skarżą, że w zasadzie ten pacjent już nic dalej w domu sam nie robi, tylko wraca do niego za miesiąc i każe się nastawiać jeszcze raz. Generalnie to jest pewien problem, z którym fizjoterapeuci się bardzo borykają. Czyli można odwalić kawał dobrej roboty, spędzić 4-5 miesięcy z kimś pracując, ale póki nie wyeliminuje się źródła problemu, to problem będzie naturalnie wracać. I jeżeli ktoś ma bolesny kręgosłup bardzo, mięśnie w okolicach ponapinane i my je dobrze rozluźnimy i to się poprawi, to jeśli dalej będzie siedzieć po 8 godzin i się nie ruszać, no to problem będzie wracać. Także jeśli odpowiadając na pytanie, czy w średnim wieku warto walczyć o coś, no to już każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć, co oczekuje od swojego życia, tak? No ja wiem, ty się napatrzyłeś. Ponieważ się napatrzyłeś właśnie na osoby, które całkowicie zaniedbały swój układ ruchu, to później mnie się w domu dostaje pod tytułem: Jejku, mamo, proszę cię, tylko nie bądź taka. Więc nie bądź taka, to znaczy nie bądź jaka. No więc każdy z nas oczywiście nie jest idealny i każdy z nas popełnia błędy. Chodzi o to, żeby w miarę się pilnować, tak? I ja nie jestem w stanie powiedzieć na przykład pacjentowi, że on musi być aktywny, kiedy on chce siedzieć w domu i oglądać telewizję cały czas i to jest jakby jego życie, tak? I ja jestem w stanie go poinformować o efektach związanych z tym, o zwyrodnieniach. Kolejna taka ciekawostka, bo my cały czas tutaj też mówimy w obrębach układu ruchu. Trzeba pamiętać, że jeśli ktoś 10 godzin siedzenia w trakcie dnia zwiększa ryzyko nie tylko urazów w obrębie układu ruchu, ale zwiększa ryzyko cukrzycy, zwiększa ryzyko nowotworów, zwiększa ryzyko chorób w układzie krwionośnym. 10 godzin siedzenia. Jak się zastanowimy, to większość z nas ma takie albo epizody, albo w ogóle jego praca wygląda w taki sposób, że siedzi. Więc trzeba myśleć ogólnościowo. Jeśli komuś tak naprawdę nie zależy na jego zdrowiu, no to i tak nie jesteśmy w stanie na to wpłynąć, ale myślę, że większość osób jednak w średnim wieku ma jeszcze dużo planów związanych ze swoim życiem. Chciałoby zrobić wiele ciekawych rzeczy i trzymając się tych zasad, oni po prostu jakby wydłużają okres dobrego funkcjonowania ich organizmu. Czyli chodzi nie tyle o długość życia, co o jego jakość, tak? I o jego komfort. Oczywiście, że tak. Każdy z nas chce przeżyć jak najlepsze życie i każdemu zależy, żeby zrobić jak najwięcej. I robiąc pewne rzeczy, które naprawdę nie wymagają wiele od nas, zapewniamy sobie możliwość wykonywania ich przez jak najdłuższy czas. Jesteśmy w stanie, większość z nas pewnie nie uniknie problemu w układzie ruchu. No to jest niemożliwe. Tylko pytanie, kiedy one nastają, tak? Jeśli będziemy dobrze wykonywać czynności dnia codziennego, to może będą w wieku 70 lat. A wiele z nas ma problemy już w wieku 30, tak? No i wcześniej się zdarzy niestety też. Tak. Ostatnio zwłaszcza. Co może rehabilitant, powiedz mi jeszcze, i co może fizjoterapeuta? Jeżeli chcemy poprawić swoją postawę, że jeżeli chcemy poprawić to, w jaki sposób się poruszamy, jak funkcjonujemy, to pomoże nam właśnie w tym fizjoterapeuta, ponieważ on nam może powiedzieć, jakie popełniamy błędy i może nas jak gdyby wyprowadzić, a potem popchnąć dalej. Czyli, ale oprócz tego o czym tu chciałam jakby podkreślić, że warto z tego korzystać, to co jeszcze możecie? Zakres tego, co robią fizjoterapeuci, jest bardzo szeroki. Naprawdę dużo szersze niż się ludziom wydaje. I powinniśmy jednak jako fizjoterapeuci skupiać się na sednie problemu i walczyć z jego głównym powodem. Także jeśli o to chodzi, to ciężko też powiedzieć, co mogą fizjoterapeuci, bo mogą bardzo, bardzo wiele. No to tak, ale też mi mówiłeś, że jest i fizjoterapia w depresji, i jest fizjoterapia właśnie w zaburzeniach psychicznych. I czasami w takich różnych sytuacjach, w których ja bym się nie spodziewała, bo generalnie mnie się raczej kojarzy na zasadzie, no kogoś coś tam boli, albo ma kontuzję, albo ma jakiś uraz. No tak, zgadza się, więc bardzo istotną częścią pracy fizjoterapeuty jest też rozmowa, tak, z pacjentem. Po dłuższej rozmowie jesteśmy w stanie dojść do przyczyny problemu i jak znamy przyczynę problemu i znając pewne narzędzia, które posiadają fizjoterapeuci, jesteśmy w stanie wykonać pewną pracę, tak? Czyli wiedząc, czy problem na przykład idzie z kręgosłupa, są pewne techniki, które skupiają się na kręgosłupie. Wiedząc, czy problem idzie z pleców, są pewne techniki, które wpływają na mięśnie. A jeśli się okazuje, że na przykład osoba ma depresję i nikt z nim nie rozmawiała o tym, ale otworzyła się fizjoterapeucie i z powodu depresji spędza 10 godzin w łóżku, no to nie jest problem kręgosłupowy, mięśniowy, tylko to jest problem tego, że leży 10 godzin w łóżku, bo ma depresję i trzeba by zasugerować takiej osobie może jakąś terapię, tak? I to też jest praca fizjoterapeuty, o której się nie myśli, bo to, że my masujemy ludzi, że prowadzimy ćwiczenia, że edukujemy w sprawie tego, jak funkcjonować w trakcie dnia, no to rozumie się, że tak powiem, samo przez się. To jest główna praca, którą my wykonujemy. Prowadzenie ćwiczeń, rozluźnianie mięśni, edukacja, to jest to, co robimy. Ale również czasem naszym zadaniem jest spojrzenie całościowo na pacjenta i na jego potrzeby i na rozwiązanie problemu, który dotyczy go. Musimy bardzo indywidualnie podchodzić do takich spraw. Prawda czy mit? Czy stopy mogą być przyczyną bólów głowy? Mogą. Wrodzone i takie niekorygowane wady stóp mogą wykrzywić kolana, a potem powodować stany zapalne w organizmie. Mogą powodować bóle bioder i pleców, a nawet zaburzenia w stawie skroniowo-żuchwowym. Czasami jest też tak, że jeżeli zastanawiamy się na przykład, czy prawidłowo te nasze stopy są zbudowane, czy na przykład nie mamy płaskostopia, oczywiście powinniśmy pójść z tym do lekarza albo fizjoterapeuty. Czasami już widać to na przykład po odciskach na stopie, po tym, gdzie robią się szybciej, a gdzie wolniej. Jeżeli ktoś ma odciski w okolicy przodu stopy, tam gdzie zaczyna się drugi palec, trzeci czy czwarty, no to można podejrzewać, że ma na przykład płaskostopie poprzeczne i za bardzo wtedy obciąża przedni rejon stopy, który nie jest do tego przystosowany i organizm próbuje nadbudować go dodatkową skórą i dlatego właśnie robi się odcisk. Złe ustawienie stóp, kolan czy bioder powoduje obciążenie kolejnych struktur i jeżeli mocno są koślawe stawy skokowo-piętowe i nic się z tym nie zrobi, to z czasem przenosi się to na stawy kolanowe. One też się staną koślawe albo będą próbowały wyzerować tę koślawość i skrzywią się w drugą stronę. W związku z tym nasz organizm jest tak ze sobą ściśle powiązany, że naprawdę nieprawidłowa budowa stopy może powodować bóle głowy. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu Zdrowa Rozmowa. Państwa i moim gościem był Marcin Kosobucki. Dziękuję bardzo. Do widzenia.